Taką piękną pogodę mamy dzisiaj. Dzień dobry. Showing how beautiful weather we've got today. Jest nie tylko mgła, ale też wszystko jest zamarznięte. Tak? Should I wear your coat? I'm fine, darling. Aha. Yes. Aha. Perfectly warm. Aha. Tak. Tak. Jesteśmy bardzo spóźnieni. Jest 5 po 9, a my dopiero wsiadamy do auta. Upsik. So we're super late. Oh yeah. I don't think we've ever left that late. I start work at 9 a.m. Me It's too. Now 9:06. Yes. Ale plus jest taki, że mamy flexi hours. Więc posiedzimy chwilę dłużej. Heat up my car. I nikt nie będzie marudził. Tak. Pardon? Yes. Every time. Sprawa się z wami. Tak jak mówiliśmy, zostaliśmy w pracy trochę dłużej. Za dużo. Za dużo folii. Trochę posprzątaliśmy. Ja właśnie sobie będę robić obiad. No, bo hałasowałam. Ja właśnie sobie będę robić obiad, dlatego że dzisiaj mamy jeden z tych dni, w których robimy dwa oddzielne obiady. Głównie dlatego, że wiecie co, chodził za mną już od dłuższego czasu łosoś. James nie przepada za rybami. A za mną już bardzo, bardzo chodził i już w końcu stwierdziłam, dosyć tego, robię sobie łososia. Kupiłam go już parę dni temu, ale a tu zamawialiśmy pizzę, tu coś innego. I go nie ugotowałam, a dzisiaj już muszę, bo dzisiaj ma koniec daty. Więc dzisiaj jestem już zmuszona, czy mam ochotę na łososia, czy nie. Go zjeść, bo ja nie lubię, jak się cokolwiek marnuje. James sobie będzie robił coś bardziej proteinowego. Nie mogę otworzyć. I powiem wam, że zazwyczaj jak miałam ochotę na łososia, to szłam po prostu, wiecie, w niektórych supermarketach są te takie świeże lady z mięsami, serami, rybami i tak dalej. I zazwyczaj kupowałam świeżego. Ale akurat byliśmy w Aździe, a w naszej Aździe nie ma takiej lady. Więc musiałam kupić już takiego, wiecie, hermetycznie zapakowanego po raz pierwszy. Więc zobaczymy, jak będzie smakował w porównaniu ze świeżym. To jest w ogóle jeszcze dobry. I zrobię go sobie, zawinę w przyprawie troszeczkę i zawinę w folię. Włożę do piekarnika na 20 minut. W tym czasie ugotuję sobie makaron. I makaron, co on jest taki lekki ten łosoś. I makaron zrobię z zielonym pesto. I taki dzisiaj będzie mój obiadek. No i tak to wygląda. Ugotowałam tagliatelle, zrobiłam z zielonym pesto i rozkruszyłam sobie te dwa filety upieczonego łososia. Teraz to wszystko wymerdam. I to jest jeden sposób, jaki jem łososia z makaronem, a drugi mój ulubiony pokażę wam kiedyś przy innej okazji. Idę jeść, bo jestem głodna. Dzień dobry, się z wami w piątek. Pracujemy z domu, jak to zwykle w piątki bywa. Nie zawsze, ale zazwyczaj. Ja jeszcze jestem nie do końca ogarnięta, bo miałam meetingi od samego rana, więc trochę roboty było. A teraz mamy przerwę na lunch. James pojechał sobie na siłownię, a ja się biorę za pieczenie. I ogólnie ja uwielbiam piec i przygotowywać domowe desery. I kiedyś robiłam to co weekend albo co drugi weekend. No, ostatnimi czasy byłam bardzo, bardzo leniwa. No, już James mi marudził ostatnio, że nic dawno nie upiekłam. I już mu jakoś w okolicach, jak Olga u nas była, to ile już, tydzień czy dwa tygodnie temu, obiecałam Jamesowi rogale. Ale jeszcze się nie zabrałam, więc stwierdziłam, że przerwa na lunch. Pojechał, mam godzinę spokoju, to zrobię mu rogale, będzie miał niespodziankę, jak wróci. I jak sobie teraz się zastanawiacie, jak ja zrobię rogale w godzinę. A powiem wam, zdradzę wam mój mały sekret.
bo jeśli chodzi o takie szybkie przekąski i szybkie wypieki, to ja lubię iść na łatwiznę. Bo jeśli chodzi o torty, to nieraz widzieliście w moich vlogach, że ja potrafię piec i dekorować tort i wszystko zajmuje mi 8, 10 godzin, czasem 2 dni, bo robię wszystko od podstaw, kremy czy biszkopty i potem wszystko, wiecie, wycinam, modeluję i tak dalej. Jeśli chodzi o inne rzeczy, bywa różnie. Czasami robię od podstaw, a czasami właśnie robię leniwe triki. I jeśli chodzi o rogale, to powiem Wam, że ciasto na rogale sama wyrobiłam ostatni raz, no, myślę, dobre 7 lat temu. No, myślę, że tak by było. I co robię? W ogóle piękny mam fryz dzisiaj, ale mówię, jeszcze nie miałam czasu włosów ogarnąć. Zaraz się tym zajmę. Jeśli chodzi o właśnie mój trik na nie tylko rogale, bo używam tego też do innych rzeczy, ale skoro o rogalach mowa, słuchajcie, kupuję sobie. U nas akurat jest firma Just Row. Natomiast są też inne. Wiele supermarketów ma swoje takie własnej marki, że tak powiem, takie same produkty. I słuchajcie, w takim kartonie dostajecie już zwinięte ciasto. Trzeba je wyjąć z kartonu na około 10 minut przed używaniem, żeby sobie tak w folii poleżało, bo je się trzyma w lodówce. No i 10 minut przed użyciem trzeba właśnie je wyjąć, żeby one się trochę do temperatury pokojowej, wiecie, ocieplbyły. I zaraz Wam pokażę, co dalej, bo to się tylko rozwija i jest gotowe. Nic więcej z tym ciastem nie trzeba robić, nie trzeba go wałkować, nie trzeba nic. Także mam dwie paczki, dlatego że robię jedne z czekoladą, bo ja mam ochotę na czekoladowe, a James miał ochotę na mieszane, więc drugą rolkę zrobię z truskawkowym dżemikiem. Także butelka i truskawkowy dżemik. Już mi się rozgrzewa piekarnik. A teraz tylko poczekam, aż one trochę poleżą i Wam pokażę dokładnie, co robię. I taka będzie szybka przekąseczka. No, także wracam. I to się nam tu pięknie, zobaczcie, rozwija. O. A jeszcze się troszkę kruszy. Jeszcze chyba zostawię na chwilę. Bo 10 minut minęło. Ale jeszcze, no, jeszcze jest mu za zimno, więc nie zwinę rogali. Wyjmę ten drugi z folii, to będzie cieplej. Nie pomagam tutaj temu ciastku, bo w kuchni było otwarte okno przez ostatnią ponad godzinę. Więc jest całkiem chłodno. Także zostawię jeszcze na parę minut, bo zobaczcie, jeszcze tu ta strona, co Wam pokażę, to już się ogarnęła, natomiast ta jeszcze była za zimna. Zobaczcie, co się wtedy dzieje. Się robią. Gdzie widać? O, się robią takie rozłamania, jak rozwijacie. No to jest niefajne. Także zostawię jeszcze na chwilę, bo jest jeszcze zdecydowanie za zimne, nawet jak dotykam. Co sobie zrobię w międzyczasie, to jajko. Nie musicie, to jest taki tylko mój dodatkowy krok. Ja rozrabiam jedno jajko z odrobiną wody. Z odrobiną wody i mam taki pędzelek i Wam pokażę, jak będę sklejać rogaliki i potem nadawać im troszeczkę właśnie tym jajkiem takiego koloru. Najpierw po prostu miksuję żółtko z białkiem, żeby wszystko było wymieszane i dosłownie kapeczkę wody. To ile wody dodaję, wszystko zależy od tego, jakie jest jajko, bo czasami, wiecie, czasami jajka są gęstsze, czasami są rzadsze. To było takie prawie że idealne, więc tylko malutką kapeczkę. Jak są takie bardzo gęste jajka, to dodaję trochę więcej wody. No jest po prostu łatwiej. No myślę, że to ciasto już jest spoko. Zasłaniam sobie kamerą i co robię, to przecinam ten cały na pół
I teraz będę z tego robić takie małe trójkąty. To zaraz Wam pokażę, jak już będzie pocięte, bo tak mi jest niewygodnie. No i w zależności od humoru różnie kroję. Czasami robię jeszcze mniejsze trójkąty, bo lubię, jak te rogaliczki są takie malutkie, słodkie. No teraz mi wyjdzie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18. No to spoko. Czasami mi wychodzi więcej, zależy jak pokroję. Może tę drugą pokroję trochę inaczej i zrobimy, żeby było więcej z czekoladą. Teraz będę to wypełniać. Powiem Wam, że wyszły mi większe niż zazwyczaj, bo zazwyczaj robię o połowę mniejsze. Takie naprawdę mini, mini miniaturki. Na takie, na wiecie, na raz, na jednego gryza. No więc wyszły mi dzisiaj większe. To raz, a dwa... O, sorry. A dwa, naładowałam w niektóre zdecydowanie za dużo czekolady, więc trochę wypływają, no ale trudno. No ale tak to jest, jak się długo nie piecze i potem się wychodzi z wprawy. A tu teraz właśnie biorę na pędzelek trochę tego jajka z wodą, bo one się wtedy zarumienią i też nie będą pękać. Do sklejenia ich nie musiałam, bo było całkiem dobrej jakości ciasto, więc one się same skleiły, więc już jajka wtedy nie potrzebowałam, teraz tylko właśnie na wierzch, żeby były takie ładne, jak wyjdą. I na koniec będę je lukrować i teraz to samo zrobię z tą drugą, drugą płachtą ciasta, tylko tamte zrobię z drzemem, aczkolwiek myślę, że jeszcze jeden, żeby zrobię trzy rzędy z drzemem, a jeden rząd jeszcze z czekoladą, bo ja na dżem nie mam ochoty, więc wszystkie z dżemem będą Jamesa, a czekoladą się podzielimy. O, i teraz, o, widzicie, ten jak wypływa, bo przegięłam z czekoladą. No i teraz do piekarnika na 10-15 minut i gotowe. Pierwsza tura wyszła z piekarnika. Trochę niekształtne, ale no mówię, wyszła z wprawy, ale spoko. Druga tura właśnie wyszła do piekarnika, jak ostygną, to polukruję i gotowe. Się James właśnie ze mnie śmiał, że wyglądam jak Silver Surfer, ale otworzyłam wreszcie, po raz pierwszy użyłam maseczkę Glam Glow, tą fioletową, która jest ujędrniająca i to jest ta Gravity Mask seria. Więc zobaczymy, na razie ma bardzo przyjemne uczucie na buzi. Wiadomo, nic mi się nie ujędrni po jednym użyciu, tak? To nie jest taki efekt jak przy maseczkach oczyszczających na przykład. Natomiast myślę, że poużywam ją sobie teraz regularnie, już jak ją otworzyłam, to już ją zużyję. Poużywam sobie troszeczkę jej regularnie na zmianę z oczyszczającymi. Zobaczymy, czy zauważę jakąś poprawę. Nie czekam tutaj na żadne cuda, tak wiadomo, natomiast dam Wam znać, jak zauważę jakiś ten, chyba że mnie zacznie podrażniać, to też Wam dam znać. 20-30 minut, ok. Czyli mam chwilę czasu, idę zrobić lukier na rogale, bo już wyschły. Skończyłam już wszystkie meetingi na dzisiaj. James ma właśnie ostatni, więc jak już zmyję maseczkę, umyję sobie włosy i ogarnę się już do końca, bo trochę dzisiaj dzień dziecka było od rana, że tak powiem, a wychodzimy do kina, więc trzeba się ogarnąć. James jak przyszedł z siłowni, to już kilka ukradł, zanim polukrowałam. Ale właśnie polukrowałam wszystkie. Ja wiem, wielu z Was pewnie powie, że to za dużo cukru, że i czekolada, i ciasto słodkie, i jeszcze tyle lukru, ale my tak lubimy. Trochę mi dżem powypływał, no ale trudno. Coś tam w środku zostało. Także mamy na deserek na dzisiaj, na jutro. Dzień dobry, wieczór raczej. Tak, bo jest po 10:00. Właśnie wyszliśmy z kina. Byliśmy obejrzeć 1917. 1917, jak ktoś woli. Tak? Okej. Bardzo, bardzo dobry film, bardzo dobrze zrobiony. Bardzo warty obejrzenia. Czekajcie! Ew, moja nóżka. Sports car, that's why you have to make noise when you sit down. Very low. I trapped my foot as well. Very low. Poczekajcie, pasy.
Także tak. Bardzo dobry film, bardzo polecamy. Bardzo warty obejrzenia. Get out of the way, you asshole! There's no one there, by the way. I powiedziałabym, że na przykład Dunkirka mi się bardziej podobała, ale to jest zupełnie inny rodzaj filmu, bo jest. Ciężko mi wam powiedzieć więcej bez spoilerowania. Natomiast no po prostu obejrzyjcie, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo warto obejrzeć. Tak? I am incredibly focused on these corners. Give me a second and I'll give you my opinion. Tak. Ooh, what was that? You're scared of it, let's have that. Ladies and gentlemen, Michael Schumacher at the wheel. No. Screw you, no. I am a marvelissimo driver. Right, quickly, your opinion, because you can hardly see us. You cannot see me. The camera must be able to see me if I am to give my opinion. Hello, darlings. Can you see me? No? A little bit. Hello, darlings. I really enjoyed it. I've never watched Dunkirk, that the boss says is far superior, apparently. Almost stalled there. Still a good driver, promise. They opened the film with a very awesome single shot, or at least it looks like a single shot take, where you're following two characters as they walk towards the front line. It's done so well that had me gripped my seat from the start. It is a bit slow, but that was fine. That helped with the atmosphere. Yeah, that this movie has to be slow. It's part of the story. But that again helped with the atmosphere. There was a little bit of comedy. Won't spoil anything, but there were a few laughs in the cinema. Overall for me, I've not watched a film quite like it before because I've not really watched any war movies in particular. I know, bad human being. I haven't even watched Saving Private Ryan, and that's meant to be a classic. Seriously? Yeah, seriously. Oh my god, we need some catching up. I like to watch things like My Little Pony, Adventures with Unicorns, that kind of movie, you see. For me this was a 9 out of 10. It would be a 10 out of 10, but there were moments that I sat there and thought, could speed it up a little bit. And the Germans shoot like stormtroopers, but it makes sense because they're running around and all this kind of stuff. So, yeah, I loved it. It was a really good film. Tak. Well worth it. Tak. Get out of my lane! Good. Someone Sorry. Wants to go well home. Worth it. Yes, I do. I have croissants waiting for me at home. I will speak like a Frenchman now. Hello. Bonjour. Get out of the way, cyclist. I'll knock you over for 10 points. Bastard. Anyway, yes, marvellous movie. Marvelissimos. Tak. Yes, good. Tak. Goodbye. Nie, kończymy, bo i tak nas ledwo widzicie. Może się jeszcze z domu odezwiemy. Ale naprawdę koniecznie zobaczcie ten film, bo bardzo warto. Tak. Bardzo warto? Tak. It's worth watching. Farto means worth watching. Warto is worth. Oh, warto. It's worth. Not farto. No. It's worth. So, bardzo warto is worth a lot kind of thing. Or like. Bardzo warto. So, when you're saying. Do you want to spend time with me? Bardzo warto! Not quite right. Fuck! Okay, I've Yes, then bardzo warto. I bardzo warto all over your face. It doesn't work like... I've got some explaining to do. I'll explain it to you properly. Muszę go nauczyć, bo teraz będzie źle używał. Więc pa!